Witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś fantastyczne pieczone gołąbki z kaszą gryczaną białą i grzybami. Składniki: 1 sztuka kapusty włoskiej, 400 g kaszy gryczanej białej ugotowanej, 100 g świeżych grzybów, 1 tęczek natki pietruszki, pieprz i sól. Przepis mojej mamy. Kapustę włoską gotuj przez 15 minut. Przygotuj farsz z ugotowanej kaszy, grzybów, pietruszki. Liście sałaty rozłóż na talerzu. Wcześniej wytnij twardą część. Nałóż farsz i zwiń gołąbka. 2 czubate łyżki. Zawiń dokładnie farsz w liściu kapusty. Przełóż do naczynia żaroodpornego. I jeszcze raz. Z kapusty weź jeden liść kapusty. Wytnij z liścia twardą część, tak by go nie uszkodzić. Rozłóż liść na talerzu. Nałóż przygotowany farsz. 2 łyżki. Zawiń dokładnie. Przełóż do naczynia żaroodpornego. Gołąbki przykryj jeszcze liśćmi kapusty, które Ci zostały. Wsadź do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni Celsjusza. Czas pieczenia 45 minut. Gotowe! Życzę smacznego! Zapraszam Cię do obejrzenia przepisu na fasolkę po bretońsku oraz innych filmów na Krychu Gotuje. Dziękuję, pozdrawiam!